Cześć i czołem, witam serdecznie, z tej strony Klocki i zapraszam do The Last Fate, pierwszy odcineczek, zaczynamy prawdopodobnie nową serię, nagram na pewno dwa filmy sprawdzające, ale wydaje mi się, że tytuł jest warty pełnej serii. Jest to połączenie Souls-like'a z Metroidvanią, taka platformowa gra akcji z elementami RPG. Jeżeli chodzi o fabułę, no to wcielamy się tutaj w postać Erika, który przemierza pełne niebezpieczeństw gotyckie miasto, starając się odkryć prawdę na temat starej przepowiedni i zepsucia, które nawiedza metropolię. Powiem wam szczerze, że mam duże oczekiwania, jeżeli chodzi o ten tytuł. Podobna gra do Castlevanii. Jestem oldschoolowcem i nie mogłem przejść obok tego tytułu obojętnie. Lecimy. Nowa gra, utwórz nowy zapis. No i mamy cztery style walki do wyboru. Możemy sobie atrybuty zobaczyć? Możemy. Awanturnik, łotr, astronom, strzelec. Wersja demo była jakiś czas temu i był... nie grałem, ale widziałem na YouTubie. Był awanturnik i astronom. Nie było łotra, nie było strzelca. Tutaj widzę taki trochę tank. Ma dużo siły, dużo wytrzymałości. Szczerze kusi mnie strzelec. Bardzo mnie ciekawi ten strzelec. Instynkt 14. Umysł. Przecież łatwiej byłoby łotrem. Zręczność fajna, wysoka. Kurczaki. To nie będzie łatwa gra. Ta gra należy do trudnych raczej, więc może łotra. No tutaj głównie statystyki grają rolę, nie? Dobra, żeby było troszkę oryginalnie, lecimy ze strzelcem. Czemu nie? Zobaczymy. Lecimy z tematem. A new dawn is at hand. The old ways are diminished. Only corruption and deception remain. But one rises above all others, falsely claiming salvation. They gather disciples to take all for themselves. And those who defy this deity suffer. They become servants to pain, imprisoned in solitude, barely existing. Yet only those who have been chosen possess the gift to reclaim what has been taken by the unworthy keeper. Oi? Only they can commit to such a burden. If they are able, their pledge shall be rewarded. With salvation. Świątynia obalonych bóstw. No dobra. Skaczemy, bijemy. Tutaj mamy... O, fajny unik. Do tyłu jest. O tak, do tyłu, dobra. Tu nic nie mamy, tu nic nie mam. Szybciej biegać też nie można. O, kamerę można obrócić. Co my tu mamy? Postać. Poziom pierwszy. Statystyki. Ok. Wyposażenie. Prawa ręka. Ostrzec mroku. 60 fizyczny. Przedmiotów jeszcze nie mam. Mapa nie odkryta. No dobra. Lećmy, zobaczmy. Dawajcie znać w komentarzach, co z dźwiękiem. Jak się wam gra podoba. A tymczasem lecimy z tematem. Dziennik więźnia. Ciężko mi na sercu, w przeciwieństwie do niektórych nie mam wpływu na to, czym się staje. Coś prędko przejmuje nade mną władzę. Obietnice, które przez lata niszczyły życia, muszą zostać złamane. Trzeba szukać serca Nycuruksu, by nas zbawić. Nycuruksu. Nie wiem, co to jest. Dobra, w tą stronę iść nie mogę. No to lecimy w drugą. Oj, powiem wam szczerze, że naprawdę mam duże oczekiwania, jeżeli chodzi o ten tytuł. O ty, chamie, ty. Dobrze wiedzieć, że masz taki cios i upadasz na ziemię. Ciekawe, ile obrażeń zadaje taki jeden.
Prosty potworek. Będą są pierwsze potwory. Ja już wiem, jak unikać. O. Gra do łatwych na pewno należeć nie będzie. Więc warto zachować każde życie. O, strzykawka z lekiem. Nawigacja, włącz, wyłącz, opis, wróć. Jak to użyć? Znaczy teraz nie mogę. O, przedmioty. O, no i dobra, pod szybkie wybieranie. Nie krzycz tam, co ty tak się drzesz? Oj kurde, nie mam klucza. Co ty tak się drzesz, co ci się stało? Oj, tu też klucza nie mam. Kolejny lek, kolejne żyćko. Wow. Pycham je ty, albo mnie dziabnął. I do góry. O, pierwszy filmik. Ciekawe, kim ona jest i dlaczego ucieka. Dzień dobry. Czekaj na mnie. Nie mogę otworzyć. No jak nie mogę, to nie mogę, proste. Nie można w prawo, idziemy w lewo. Nie będzie można w lewo, to idziemy w dół. I tak dalej. O, jakiś dron. Aha, czyli to będzie ołtarz, to będzie checkpointik. No to bo to jest jak Souls-like, nie? Czyli pewnie odnowią się wtedy potwory, zapiszemy postępy. Czy no, nie jest napisane, że odnowią się potwory. Ale tak mi się wydaje. No dobra. Będziemy mieli checkpointik. Podróżuj, wyjdź. Wyjdź. Jak mapa wygląda? Aha, tam byliśmy. Tutaj były schody. Drabina. No dobra, dobrze wiedzieć. Te lokacje bardzo podobnie wyglądają. Warto często sprawdzać na mapę, żeby nie chodzić po tych samych w pewnym momencie. Umiejętność prawej ręki. Skupienie możemy zużywać takim ciosem. Jak to wygląda? A, taki dystansowy. Może mocniejszy? O kurde, no pewnie, że mocniejszy. Ale zużyłem trochę skupienia. Takie łatwe potworki warto sobie... Warto nie zużywać na takie potworki. Ten bardzo ciekawy pierwszego bossa. Na pewno będzie mocno wymagający. A to co to jest? Jakaś rzeźba. Przywraca zużyte skupienie. No to dawaj, właśnie zużyłem troszeczkę. Dziękuję. Tam doskoczę? Przydałoby się podskoczyć, żeby spróbować doskoczyć. Nie, za daleko. Dobrze, że życia nie straciłem. Kurczaki. Dobra, lecimy dalej do góry. Dzień dobry. Oj, tego to się nie spodziewałem. Mogę cię przeskoczyć? Nie, po co? Po co? Jak się odwrócił plecami. Mogę iść w prawo, mogę iść w lewo. No dobra. O, to też jest sposób na te potwory. Pikołkiem do przodu. On wtedy upadnie. To jest nawet lepszy sposób. Ej, dobre to było. Zrobiłem to niechcący. Hehehe, dobra. Ops. Lecimy dalej. O, sprawdźmy. No chodź. No pewnie, że lepszy. Z łatwością pokonujemy go. Co my tu mamy? Dalej lekarstwa. Bardzo dobrze. Na pewno przydadzą się wszystkie. O, zmieniła się muzyka. Jakby deszcz padał. Pociski półcienia? Co to? Co to jest? Przedmioty. No masz 5 miejsc w sumie. Dajmy te pociski. A, nie mogę, bo to jest... No to odłamek wrzucimy. A, i tu pod strzałką sobie zmieniam. Dobra. Teraz to wszystko jasne. No dobra. Oho. Ale wariat, nie mógł otworzyć? Dobra, coś mamy tutaj. A, otworzymy bramę. A ta
tam jakieś coś do zebrania chyba jest. Nie. A, to nam chyba pokazuje, że stąd możemy skoczyć i nic się nam nie stanie. Tak mi się wydaje. No ale dobra. Lecimy tu. Nie po to spuściliśmy drabinę. Tu mamy otwarte. Wygląda jak główne przejście. Jak wygląda mapa? No, w lewo jeszcze możemy pójść. Mamy jakieś drzwi przed sobą. A nie, tu się wracamy. Przecież tutaj jest ten tron cały, nie? Co to robiło? Checkpointa. W sumie może warto by było jeszcze raz to zahaczyć? W sumie zebrałem więcej rzeczy? Nie, to chyba nie ma znaczenia w sumie. Ale dobra. No, ale dobra. Ta, odnowiły się nawet te wazony, więc potwory też się będą odnawiać, tak na... Tak myślę, no oczywiście, że tak. Ciap, 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 ciap. Dobra, nie ma go. I jesteśmy na dworze. O kurczak, o! Co? Padła turpem? Imponowała mi wcześniej, o kurde. Ciap, ciap, ciap. Co to? Ja już nie mam życia prawie. Ja cię kręcę, to nie będzie łatwe. Ale ma dużo życia. O kurde. Za plecy trzeba wchodzić. Oj, teraz nie. Oj, oj, prawie padłem trupem. Dawaj, dawaj. A, to na całość idzie, dobra. Oż kurczaki. Będzie ciężko, jedno żyćko mam. No dobra, jest blisko. Uch, udało się za pierwszym razem, ale było ciężko. Uleczono infekcję? Potęga wyznawców Yunas zaczyna przenikać do tego świata, ale moc tę mogą wykorzystać ci, którzy padli ofiarą ich prześladowań. To piętno używane jest do bezwzględnych kontrataków, które będą tymczasowo ogłuszać wrogów. Okej, mogę teraz ogłuszać, tak? Żeby użyć piętno. O, jeszcze przywróci część zdrowia. Zużywam moc przy użyciu, okej. Boss pierwszy pokonany. Sprawdziłbym sobie to. Tylko potrzebuję tego kryształu użyć. Tyk. Jeszcze? Jeszcze. Żyćka niestety nie mam. No ciekawe. Aha, i to... No zobaczymy to, jak będziemy walczyć z kimś, jak to działa, nie? No dobra. Czy ciekawie mnie, jak użyć... Mam 6 pocisków. W lewym górnym rogu jest napisane 6. Jak to użyć? Oj, nie, na pewno nie tak. No dobra, będziemy sprawdzać później.
Raz szkoda mi to tracić. Lecimy dalej. Zniszczone przejście. Co to jest? O co tu chodzi z tym? Nie wiem, chciałbym życie. O kurde, ja nie mam życia. Nie wiem, jak atakujesz. Dobra. Padła trupem. A czy my mamy dalej pierwszy level? Dalej pierwszy level. Kurde, jak te pociski użyć? Jeszcze nie wiem. Czy to może broń będę potrzebował palną? Też możliwe. O, lekarstwa. Mamy trzy. Dobra, to dziabniemy sobie. Już cię nie ma, ty paskudo, ty. Kawka z lekiem. Ty kolce na dole, nie chciałbym spaść. Łoż kurczaki. Jest bardzo powolny, więc pewnie dużo obrażeń zadaje. Ciekawe, ciekawe. No łatwe to nie jest, co to jest? Aha, tam mamy po prostu, to jest tabliczka nawigacji, nie? Gdzie co jest? No dobra, a jak wygląda teraz mapa? W taki sposób. No dobra. Pewnie zamknięte, co? No oczywiście, że zamknięte. A mamy zaznaczone na mapie, że są pozamykane? Na czerwono są, tak. Na zielono otwarte. Czyli w tamte tereny jeszcze będziemy się wracać na pewno. Potrzebujemy klucza. No ale dobra. Dawać mi wrogów. Moje ostrze jest głodne. Co to jest? Dzień dobry. Curse bearer. You bring a dangerous affliction before me. Yet I smell fear upon your flesh. You may approach. Przeklęty, przynosisz tu groźną chorobę, jednak wyczuwam w twym ciele strach. Możesz się do mnie zbliżyć. Who is the woman that speaks before me? Kim jesteś, kobieto? An interrogation will not serve you well. Your heart is murky and unworthy of the mercy of the lady of the manor, Helenia. Nic nie zyskasz takimi pytaniami. Twoje serce jest czarne i nie warte litości pani tej posiadłości Heleni. Heleni. My lady. Moja pani. Speak with respect. Only now as I reveal myself to you. But your curse will always burden you. Many others like you have dwelled here in the manor. Mówisz do mnie z szacunkiem dopiero teraz, gdy ujawniłam ci, kim jestem, ale klątwa zawsze będzie na tobie ciążyć. W posiadłości tej było wielu takich jak ty. I feel a familiarity with this place. A pull I cannot explain. Many would implore me to seek freedom. But freedom is not this life's ultimate treasure. Understanding is what I seek. To miejsce zdaje mi się być znajome. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wielu mówiło mi, bym dążyła do wolności, ale wolność nie jest największym skarbem tego świata. Szukam wiedzy. As do I. Ja również. Then seek it. Return to me with your findings and experiences, cursed one. And through our understanding, you shall be bolstered yet. A więc udaj się na poszukiwania. Powróć do mnie później i opowiedz mi o tym, co znajdziesz i czego doświadczysz, a nasze zrozumienie pozwoli ci zyskać siłę. And pray, would you do me a kindness in turn? Módl się, czy wyświadczyłbyś mi w zamian przysługę? What would you ask of me? Co mogę dla ciebie zrobić, moja pani? I have callings elsewhere, yet I remain. I yearn for this place, for those here with me. If you discover a teacup most blessed on your travels, deliver it to me, for a lady cannot remain in one place for so long. Wzywają mnie inne sprawy, a jednak pozostaję tutaj. Me serce bije dla tego miejsca i dla tych, którzy są tu ze mną. Jeśli podczas swej wędrówki znajdziesz błogosławioną filiżankę, przynieś mi ją. Dama nie może zbyt wiele czasu spędzać w jednym miejscu. There are whispers throughout the manor
Whispers that reveal secrets. Spells. You'll come to understand soon enough. Osiadłość pełna jest szeptów. Szeptów, które zdradzają sekrety i zaklęcia. Wkrótce zrozumiesz. Zwiększ poziom. Aha, czyli u nie będziemy mogli zwiększać poziom? Czyli nabiłem ten drugi, dobra. Kurde, nawet nie wiem w co iść jako... strzelec. Dobra, damy sobie po prostu do wytrzymałości. A nie mogę do życia. Atrybuty pierw. Siła, zręczność, nie wiem, kurde. No dobra, dam wytrzymałość. To na pewno też się przyda. Aż 3 punkty mam? Aha, i tu obrona fizyczny, krew, odporność na krwawienie. Do siły to do lód i zamrożenie. Zręczność, oparzenie, ogień. Mrok. Elektryczność. Dobra, dam 3 wytrzymałość na razie. Na razie tak to zrobię. 3 wytrzymałość. Potwierdź. 243 punkty Nyrtsuksu. To takie ala doświadczenie chyba. No dobra, dawaj. No i dobra, zwiększyliśmy wytrzymałość. Polecimy dalej, tam możemy pójść. Dawaj mi to i to raz, dwa. Strzykawka z lekiem, mamy 5 sztuk. Super. Pyk. Jeszcze muszę wykorzystać ten talizman w sumie. Zobaczyć, jak się go używa. Oj, zamienia się w coś? Oj, to bardzo. Dobra, nowa lokacja chyba. Tak, mapa zaczyna się od nowa. Chciałbym zobaczyć ten talizman, przedmioty. A piętno, to jest tutaj. Używane, by przerwać nadchodzące ataki. No dobra, będę się starał tego używać, ale to chyba z lepszym przeciwnikiem. What is this place? Co to za miejsce? Ah, a wanderer. Around these parts. You truly have hardy blood coursing through your veins. Blood that I regretfully do not possess. I am Mark, and this here liquor is my courage. Ach, wędrowiec. W tym miejscu musisz mieć w żyłach naprawdę mocną krew. Taką, której ja niestety nie posiadam. Nazywam się Mark, a odwagę buduję dzięki trunkom. This liquid keeps my heart beating. The only way to heat up my sunless world. This curse has shackled me to shadow. Away from my beloved Mithringal. Ten płyn sprawia, że moje serce wciąż bije. To jedyny sposób, by ocieplić mój pozbawiony słońca świat. Ta klątwa przykuła mnie do cienia z daleka od mego drogiego Mithringal. Mithringal. Tell me of this place. Opowiedz mi o Mithringal. I recall my days in Mithringal with fondness, dear wanderer. Yet it is a city that now exists merely in my dreams. The contamination smote what I held most dear. The cloud still holds the city hostage. Hence why I remain here, with no hope of forgetting. Z nostalgią wspominam me dni w Mithringal wędrowczej, jednak teraz miasto to istnieje wyłącznie w moich snach. Zakażenie zniszczyło to, co było dla mnie najważniejsze, a jego straszliwa chmura wciąż niewoli tę ziemię. Dlatego przebywam teraz tu, wiedząc, że nie będzie mi dane zapomnieć. Despair and distrust has overwhelmed the people. Just like our ancestors, we squabble and doubt each other's loyalty. We've not learned from their mistakes. Ludzie są nieufni i pełni rozpaczy. Tak jak nasi przodkowie, sprzeczamy się i wątpimy nawzajem w swoją lojalność. Nie uczymy się na ich błędach. I know of a man. He sought to rid us of such chaos. It is seldom that one steps forward to do what is right.
They call him Herman. You must seek him out before your indisposition takes you. Słyszałem o pewnym człowieku. Próbował uwolnić nas od tego chaosu. Rzadko zdarza się ktoś taki, kto próbuje czynić to, co słuszne. Nazywają go Herman. Musisz go odnaleźć, nim twoja przypadłość cię zniszczy. Tell me how to find him. Powiedz mi, jak go znaleźć. I cannot. The path is clouded. My eyes fail me. Nie jestem w stanie. Ścieżka jest osnuta mgłą. Oczy mnie zawodzą. Here. I bestow this weapon upon you. What do they call you? Ah, you are branded. Proszę, wręczam ci tę broń. Jak cię nazywają? Och, jesteś naznaczony. Pistolet nocnej zmory. Broń stworzona niedawno, lecz inspirowana dziełami dawnych rzemieślników. Mimo swej zwodniczej lekkości, pistolet ten został zmodyfikowany, by zwiększyć jego moc, sprawiając, że będzie w stanie przebijać coraz mocniejszą skórę wychłodzonych mutantów. Okej. Okay. It will help protect your body. Your heart, I fear, may not be so fortunate. Pomoże obronić twoje ciało, Eryku. Obawiam się, że twojemu sercu nie pomoże. Take this key. I hope you find a use for it. For I am finished. Weź ten klucz. Mam nadzieję, że będzie ci dobrze służył. Mnie nie jest już potrzebny. Klucz Marka. Obiekt wykorzystywany przez tajemnicze istoty. Posiadacz tego klucza może udać się tam, skąd słychać widmowe szepty i poruszać się wśród gęstej, starożytnej roślinności. Krążą pogłoski o tajemniczej obecności, przerażającej i zdezorientowanej. Skrywa się ona w czterech ścianach. Mithringal, tell me of this place. Opowiedz mi o Mithringal. Nie wiem, czy on czasem już tego nie mówił. I recall my days in Mithringal with fondness, dear wanderer. Yet it is a city that now exists merely in my dreams. The contamination smote what I held most dear. The cloud still holds the city hostage. Hence why I remain here, with no hope of forgetting. Ej, on chyba to mówił. Despair and distrust has overwhelmed the people. Tak, on już wspominał, dobra. Oj, znowu to. On już to mówił chyba wcześniej. Dobra, wyjdź. O, mamy kapliczkę. Super. Oho, mam pistolet teraz. Nie to chciałem użyć. Aha, czyli te w lewym górnym rogu to są pociski. Dobra, mam 5. Fajnie, że zużyłem bez sensu. No ale trzeba się nauczyć, nie? Na początek. Kurde, mogę iść w lewo, mogę iść w prawo, wszędzie mogę iść. No dobra, a to co tutaj mamy? A, to... Ojojoj, to nie w tą stronę. No. To lecimy na razie w lewo. O, i od razu 5 pocisków. Ciekawe, czy gdybym wybrał inny styl walki, to on by mi podarował coś innego. No wiecie, gdybym wybrał tanka, może jakąś broń mocną. Czy on i tak czy siak daje broń palną? No nie wiem. Dobra, mogę iść tylko tutaj. Skrzynka? Pierwsza skrzyneczka. Porażenie Barsowa. Broń używana jako ostateczność, badana i używana przez Zakon Niebios, by torturować niewiernych nieustającym bólem. Później została przemieniona w nową i potężniejszą przez Mikołaja Barsowa i dalej jest niezwykle skuteczna. Co to jest? Co ja zabrałem? Proszę mi powiedzieć. To jest zaklęcie. Mamy przedmioty. Lewa ręka, prawa ręka. Aha, to do ręki muszę włożyć. Chyba tak. No dobra. Może zamiast tej palnej o taką osobę zrobimy? Elektryczność 70. Wypuszcza strumień elektryczności, którym można atakować przez pewien czas. Umysł, instynkt C. No dobra. Czyli instynkt, no ciekawe. Tu sobie mogę zmienić. Super. Sprawdzimy.
i broń palną, i to drugie, zaklęcie, list członka rodziny. Gdy rozpoczęło się dzieło zniszczenia, udaliśmy się w stronę przejść, które miały zaprowadzić nas w bezpieczne miejsce, jednak drogę zablokował nam przeklęty cień, wskazując nas na straszliwy los. Och, ten straszliwy los, och, och, lecimy tu. O, chyba śnieg pada. No tak, święta idą. W tą stronę nie mogę, lecimy w tą. Oho. Jak to przesunąć? Bo na pewno to trzeba przesunąć. Jeszcze nie wiem. Na pewno nie tak. Kurde, jak to przesunąć? Ej, halo. Nie mam pojęcia. Dlaczego tutaj nic nie pokazuje mi, jak to zrobić? Czy może jeszcze nie mogę? Dobra, system, sterowanie. Unik, skok. Nie ma nic. Nie ma takiej informacji. Wow, można w ogóle przytrzymać. Spoko. Ale to teraz nie jest najważniejsze. No dobra, chyba nie mogę jeszcze pójść. Może coś się tutaj musi wydarzyć. Nie mam pojęcia. A jak wygląda mapa? Kurde. Jestem w kropce. O, krzesło. O kurde. Fajnie, że można wykorzystywać krzesła. Ale to nie zmienia faktu, że ja nie wiem, gdzie iść. Można było schodami do góry? Chyba nie. Ale sprawdzę. Nie. Mogę tylko stąd wyjść. Ej, ja muszę coś tam zrobić, tylko nie wiem jeszcze co. No kurde. Nie mam pojęcia. O, krzesła się odnowiły. Kurczaki, no. Aha, to jest ogranicznik, że dotąd będziemy mogli przesunąć chyba maksymalnie. I trzeba to jakoś przesunąć. Naciskam wszystko i nic nie działa. No to... Aha, a jakbym to talizmanem tym użył? Też nie. O, zużyłem życie. No już chwytam się wszystkiego. O kurde, no to co teraz zrobić? Dobra, ja to pokminię, bo ja mogę stracić 10 minut tutaj na rozkminianie tego. Najwyżej zrobię cięcie. Ej, może ten klucz jest tutaj do tych drzwi? Oczywiście. Dobra. Czyli tam po prostu tego przesunąć jeszcze nie mogę. Może w przyszłości się nauczymy takiej umiejętności. No dobra, teraz to już kumamy. Tutaj był potrzebny klucz Marka. A ciekawe, czy ten klucz Marka działa na takie zwykłe bramy. Tutaj na dole mamy, to sobie... No za chwilę sobie zobaczymy. To na wszystkie bramy, bo jeżeli na wszystkie, warto by było się wrócić i otworzyć tamte bramy, które były zamknięte, bo tam możemy fajne przedmioty pewnie pozbierać. Chyba, że nie zadziała. Klucz Marka, tak.
Czyli działa na bramy. Musimy się wrócić. Musimy się wrócić jak nic. Dobra. To zrobimy później. Bo będę musiał i tak iść w tą stronę. A tymczasem wracamy? Nie wracamy. Mam pomysł. Teleportujemy się z tego. Z kapliczki. Zaraz tam będzie szybciej. A tymczasem lecimy tutaj. Chciałbym zajrzeć w każdy kąt, nie? Co ty mi rozwalasz moje rzeczy, co? Pociski. Właśnie miałem użyć broni. Na początek prądem kogoś dziabniemy. Wow. Fajne. Poszedłbym w takiego strzelca maga. To było dobre. A teraz sobie zobaczymy broń. Zaraz sprawdzimy sobie broń. Jak wygląda mapa? W sumie pierw pójdziemy w lewo. Ciap. Nie macie. Dobra. Sporo tutaj wrogów. O, jest skrzyneczka. Warto było się wrócić. Wrócimy też tam na początek. Zmora czaszek. Tajemnicza czaszka i inne ozdoby wyryte na rękojeści tego topora opowiadają historię minionych bitew. Styl tych symboli sugeruje, że powstały tuż przed upadkiem Erlim, więc możliwe, że była to niegdyś ceremonialna broń, którą zmodyfikowano później, by broniła przed straszliwymi wrogami. Mamy nową broń. Od siły bardziej. Siła D. Jak moje statystyki? Siła 8, zręczność 10. Blisko. Zobaczmy tą broń nową. A w sumie mogę dwie mieć, nie? No przecież. I tu sobie zmieniamy. To jest wolniejsza. No ale zobaczymy. Chyba będzie lepsza. Oj, dostałem. Dobra. Chciałem mocno uderzyć, przez to straciłem trochę żyćka. Dobra, pobawię się chwilę nią. Czemu nie? Fajnie wygląda, toporek. Stąd zeskoczyliśmy, to lecimy w tą stronę. Dawać, żyćko, dawać. Przyda się, na pewno. Oho. O, mocny jest. Bardzo mocny. Dobra, odłamek się przyda. Ajajaj, nie to. Dobra, fajne jest strzelanie, ale szkoda tracić amunicji na takiego zwykłego pionka. Oho, tu kolce, dobra, nie ma co iść. Kurde, ale do czegoś to prowadzi. Wydaje mi się, że później jakieś umiejętności dojdą, że będziemy mogli te kolce, nie wiem, przeskoczyć. Zobaczymy. Gdzie ja w ogóle jestem? Gdzie mnie zawiało? Daleko mnie zawiało. Ciap. O, tam jest drabina, którą pewnie mechanizmem trzeba będzie spuścić na dół. Ale tymczasem idę tylko na dół. O. No i mamy to. Ej, dobra. To dziabniemy sobie, oczywiście. Jakbym chciał podróżować do tej... bo tutaj też dalej można pójść. Ciekawe, czy ten klucz będzie działał. Stare ruiny tu się znajdujemy.
Super, ej, ogólnie powiem wam, że gra bardzo mi się podoba. Lubię takie klimaty, na pewno będzie trudna. Dawajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej grze, a tymczasem pierwszy odcineczek dobiega końca i się żegnam. Trzymajcie się, siemo!